Dziś w programie. Mistrzostwo dla płockich szczypiornistów, 10. sesja Rady Miasta, pomóżmy z silnymi razem, zaproszenie na Dni Historii Płocka. Przed sobotnim wygranym meczem naszych szczypiornistów z Vive Kielce prezydent Andrzej Nowakowski wręczył nagrody drużynie juniorów Wisły Płock, którzy zdobyli mistrzostwo w swojej grupie wiekowej. Zwycięstwo podopiecznych Roberta Jankowskiego i Olgierda Senka ucieszyło płockich fanów piłki ręcznej. Jednak to, co się działo dzień później, po pokonaniu Kielczan i zdobyciu Mistrzostwa Polski, trudno opisać. Zobaczmy, jak się cieszyli kibice i szczypiorniści w niedzielny wieczór i w poniedziałek po południu podczas fety na Starym Rynku. Proszę Was, pomagajcie nas, wspierajcie w przyszłym sezonie. My jesteśmy z Wami, Wy jesteście z nami. Wszystko robimy dla Płocka. Dzięki za wszystko, to jest nasz wspólny sukces. Cieszmy się z tego. We wtorek radni spotkali się na 10. sesji. Podejmowali ważne decyzje, m.in. o zmianach w budżecie. Dzięki dodatkowym 250 tysiącom jeszcze w czerwcu zostanie oddane do użytku molo. W miejscach zagrażających bezpieczeństwu spacerujących zostaną ustawione kwiatoniery i donice. Najważniejsza jednak była decyzja o podwyżce opłat za wodę i ścieki. Jeżeli o wodę chodzi, musimy pokonać polską skarpę, żeby z ujęć dostarczyć ją do stacji uzdatniania wody. Jeśli chodzi o system ściekowy, to jest kilkadziesiąt przepompowni ścieków, które przesyłają wszystkie ścieki do maszyn. Radni poparli też wniosek o udzielenie poręczenia finansowego dla wodociągów płockich z tytułu zaciągnięcia kredytu na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta. Po raz kolejny wszyscy radni spotkają się 9 czerwca na uroczystej sesji, podczas której urodzony w Płocku były premier Tadeusz Mazowiecki zostanie honorowym obywatelem miasta Płocka. Konkurs Młodzi dla Płocka rozstrzygnięty. W Dzień Dziecka prezydent Andrzej Nowakowski wręczył nagrody. Wygrało dwóch uczniów Małachowianki, Maciej Zaręba i Piotr Kwasiborski, czyli pograni. Licealiści zrealizują projekt Nieautoryzowany autoportret współczesny Jacka Kaczmarskiego. Znałem Kaczmarskiego w podstawówce na apelu, słuchając właśnie Murów. I dopiero niedawno dorosłem do jego twórczości. Wcześniej po prostu słuchałem piosenek, które mi się podobały. Dopiero teraz zaczynam rozumieć, o co mu tak naprawdę chodziło, co chciał przekazać. I właśnie tym chciałbym się podzielić z odbiorcami naszego projektu. Będzie realizowany również wyróżniony projekt uczniów pierwszego prywatnego liceum plastycznego Maluj razem z nami, Młodzi Artyści dla Płocka.
Tegoroczny Dzień Dziecka dostarczył wielu emocji zarówno tym najmłodszym, jak i starszym dzieciom. Już przed południem, barwnie poprzebierani, milusińscy odwiedzili ratusz i Andrzeja Nowakowskiego. Mogli sprawdzić, czy wygodne są fotele prezydenta i jaki widok roztacza się z prezydenckiego balkonu. Zupełnie innych emocji dostarczył pierwszy turniej piłki nożnej o Puchar Prezydenta Płocka. Wzięło w nim udział 11 drużyn reprezentujących płockie gimnazja. Puchar Prezydenta Miasta zdobyło gimnazjum nr 12, które w finale po wyrównanym meczu pokonało G5 2-1. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy i upominki, a najlepsze drużyny turnieju – puchary i medale. Imprezę zakończył mecz towarzyski najlepszych zawodników turnieju z drużyną Urzędu Miasta pod wodzą Andrzeja Nowakowskiego. W składzie urzędowej drużyny zagrali m.in. zastępcy prezydenta Roman Siemiątkowski oraz Krzysztof Buczkowski, sekretarz miasta Marcin Uchwał i radny Arkadiusz Iwaniak. Młodzi piłkarze pokonali ratuszową ekipę 4-1. Drużyny dodatkowo zmierzyły się na rzuty karne i tu również gimnazjaliści okazali się lepsi, pokonując drużynę Urzędu Miasta Płocka 8-7. Ja gram cały czas w piłkę, tylko że rzeczywiście trudniej gra się z młodszymi, bo tak naprawdę oni są młodsi o jakieś 20-30 kg i to jest cały problem, ale było naprawdę bardzo sympatycznie. Najważniejsza była zabawa tak naprawdę i to także chyba, że młodzi ludzie mieli okazję pogadać ze swoim prezydentem. Reprezentacji ratusza życzymy zwycięstwa w kolejnym turnieju. Nad zrównoważoną gospodarką odpadami będą się zastanawiać przedstawiciele 13 państw Europy Środkowej i Wschodniej. Spotkają się w przyszłym tygodniu w Płocku podczas konferencji i dwudniowych warsztatów organizowanych przez Płocki CIFAL. Ich formuła jest taka, że miasta uczestniczące czy organizacje, instytucje uczestniczące w warsztatach wymieniają się doświadczeniami w zakresie tematu warsztatu. W tym wypadku chodzi oczywiście o gospodarkę odpadami. Imprezą towarzyszącą konferencji będą warsztaty dla gimnazjalistów. Odzyskując odpady, chrońmy środowisko. 7 czerwca na Starym Rynku młodzi ludzie będą m.in. budować domki z przetwarzanego kartonu. Współorganizatorem warsztatów będzie Płockie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Blisko 17 tysięcy złotych zebrało Stowarzyszenie Silni Razem w niedzielne popołudnie przed koncertem, w którym z zespołem Plateau gościnnie wystąpili Martyna Jakubowicz, Marek Jackowski, Piotr Cugowski. Pieniądze, które pochodzą ze sprzedaży biletów i z aukcji dzieł sztuki, pomogą spełnić marzenia chorych dzieci. Prezes Stowarzyszenia Marzena Kalaszczyńska podkreśliła, że aukcję połączoną z koncertem Silni Razem zorganizowali po raz 13. Zatem trzynastka okazała się szczęśliwa. Dla Wiktorii, która jest niewidoma i musimy jej kupić laptop, dla Kasi również laptop, dla Łukaszka, naszego gimnazjalisty, który dawno nie był na wakacjach, jeździ na wózku inwalidzkim i wyjedzie na wakacje z mamą i z rodziną, i dla Julci, która jest chora na bardzo ciężką chorobę genetyczną, pęcherzycę łuskowatą, i dla niej na leczenie i rehabilitację. Silni Razem mają nadzieję, że nie zabraknie ludzi dobrej woli, którzy chcą pomagać chorym dzieciom. Dziękują też wszystkim artystom i darczyńcom za okazane serce. A na zakończenie zapraszamy na Dni Historii Płocka i Dzień Chemika. Szczegółowy plan weekendowych atrakcji znajduje się na stronie Urzędu Miasta. Zapewne impreza będzie równie udana jak jarmark tumski, którego wspomnieniem kończymy dzisiejszy program.